Krzysztof Kryza, znany poznański podróżnik i obieży świat. Podróżuje samotnie, spędzając na każdej wyprawie po kilka miesięcy. Jest osobą niezwykle komunikatywną i nie boi się wyzwań, co pozwala mu wtopić się w miejscowe życie i dotrzeć tam, gdzie inni być może nigdy nie byli. Jego podróżnicze dossier jest naprawdę imponujące. Odwiedził niemal wszystkie kontynenty. Zna bardzo dobrze m.in. Rosję, Kamczatkę, Mongolię, Chiny, Indonezję, Afrykę Zachodnią i Amerykę Południową. Krzysztof Kryza mówi sam o sobie. Kocham podróżować dla zapachu ulicznych gar kuchni, dla przekupek wygodnie rozsiadłych na stosach ananasów, dla tych ulicznych handlarzy, krawców, ludzi taszczących kosze, wiadra, torby, walizy, bananowe kiście i miski pełne prania. Kocham podróżować w przeładowanych autobusach, promach, znosić w pokorze upały i chłody. Rzeczą zupełnie niezwykłą jest to, jak człowiek z człowiekiem potrafi się porozumieć. Parę wydukanych słów, kilka pozdrowień i to wystarczy. Krzysztof Kryza z każdej wyprawy przywozi mnóstwo wspomnień, tysiące zdjęć, a ostatnio również nagrania wideo. Zapraszamy do wędrówki po tajemniczych zakątkach Azji Południowo-Wschodniej. Wyspa Hongkong. Trzeba przez tą tutaj cieśninę przepłynąć, tą zatokę promem. Będzie się widziało w pełnej krasie Hongkong na lądzie. Tu mieszkam, koło tego budynku. Miasto jest cholernie drogie. Ledwo dziś przyjechałem, wydałem 160 euro na wizę, na hotel. Jest godzina 5:30. Robię zdjęcia, bo może być później niepogoda i nic nie będzie dobrego. Pogoda dopisuje, chociaż lekka mgiełka. Jutro rano bym tu przyszedł, to będzie z innej strony słońce i będzie lepiej widać tamte budynki ze strony południowej. To jest ta promenada z odciskami gwiazd filmu Hong Kong.
to jest mój pokój w Chungking Mansion w Hongkongu. 5 dni tutaj siedzę. Malutka klitka, 1,30 m na 3 m. Wygodne dość łóżko. Wszędzie wkoło płytki. Długość 3 m. Kibelek. Łazienka, ciepła woda, wszystko jest. Klimatyzacja jest, ale jej nie włączam, bo człowiek by szlak trafił. Takich tutaj pensjonatów jest 80 podobnież. To jest drugą stronę. Drzwi, korytarzyk i takich klitek tutaj jest kilkanaście. Wszędzie płytki, czysto. Codziennie tu wchodzą, czyszczą, ścielą. Z Hongkongu, by wydostać się, trzeba przejechać przez Shenzhen. Teraz jestem w Shenzhen, mam dopiero autobus do Guilin o godzinie 19:30, a Shenzhen to jest takie miasto przejściowe, taka ekonomiczna strefa między Hongkongiem a Chinami. I to tak tutaj nowoczesne budownictwo, ale to już z Chiny, już jest nie to samo co w Hongkongu. Już tutaj panuje Yunan, nie ma dolara hongkongijskiego, chociaż jest czysto. Język, problem z językiem oczywiście, żeby się dogadać, to trzeba się namęczyć, ewentualnie kogoś poznać, kto troszeczkę mówi po angielsku, bo inaczej to jest koszmar.
miasto biznesu. No i czym się różni? W Hongkongu taksówek prywatnych to nie ma, na palcach można policzyć. A tu już jest tego pełno. W Hongkongu, żeby mieć samochód, to trzeba być naprawdę milionerem. Jest po prostu strefa ograniczona i tylko nieliczni mają samochody. Korzysta się z transportu publicznego i taksówek. Teraz będę testował herbatę najdroższą. 507 yunanów, pół kilo. I za to się nie płaci, ale by wypadało kupić. Kupiłem chyba z 10 takich kubeczków. Ta młoda pani to jest właścicielka tego sklepu, 22-23 lata.